Duna Proroctwo to długo wyczekiwany przez fanów serial w uniwersum, choć osadzony będzie w czasach, o których nikt nawet by nie pomyślał. Będzie miał premierę w listopadzie na platformie streamingowej Max, czyli dawnym HBO Max, co może napawać pewnym optymizmem, jeśli chodzi o jakość serialu, ale o tym za chwilę. Z tej okazji przygotowałem film, w którym chciałbym podsumować wszystko, co do tej pory wiemy na temat serialu, czyli na koniec sierpnia 2024 roku. Będzie to swoisty wstęp do nowej serii na moim kanale dotyczącej serialu i planuję już kolejne materiały, które będą wprowadzać Was w historię, jaką będziemy mieli okazję poznać jesienią tego roku. Co wiemy do tej pory o Dunie Proroctwo? Tego dowiecie się z poniższego materiału i zapraszam do oglądania. Najpierw zacznijmy od zarysu historycznego. Studio Legendary w 2016 roku otrzymało prawa do ekranizacji filmowych i telewizyjnych franczyzy Duny i rozpoczęło produkcję adaptacji pierwszej powieści z Denis Villeneuve'em jako reżyserem. W 2019 roku studio zamówiło serial jako spin-off filmów. Do sieci wyciekły pierwsze informacje o serialu oraz jego tytuł roboczy, czyli Duna – Zgromadzenie Żeńskie, a showrunnerem został John Spites. Ogłoszono, że dwa pierwsze odcinki ma wyreżyserować Denis Villeneuve i wszystko wskazywało, że projekt wystartował z potrzebnym rozmachem. Jednak dwa lata później Spites ustąpił ze stanowiska, po to by rzekomo skupić się na pracy przy Dunie części drugiej. Ale The Hollywood Reporter donosił, że studio Legendary nie było zadowolone z efektów prac Johna. To był początek problemów i czarne chmury pojawiły się nad serialem. W czerwcu 2021 roku showrunnerem została Dayen Ademu-Jones. Villeneuve wycofał się z reżyserowania odcinków, po to by również rzekomo skupić się na najnowszej Dunie, choć sam w wywiadach powtarzał, że nie jest fanem telewizji, tylko kina, ponieważ seriale, które zdominowały kinematografię, wymusiły zmianę kreatywną w tworzeniu filmów i większe skupienie na dialogach. Szwedzki reżyser Johan Renck zastąpił Denis w reżyserii dwóch odcinków, a showrunnerką została Alison Schapker, ale to nie był koniec turbulencji. Pod koniec lutego 2023 roku Renck odszedł od projektu, a studio stwierdziło, że po prostu wykonał swoją pracę, do której został zatrudniony i tyle. Johan widział to inaczej i usunął ze swojego Instagrama wszystkie posty o Dunie Zgromadzeniu Żeńskim i w wywiadach stwierdził, że doszło do nieporozumień między nim a kierownictwem na poziomie kreatywnym, ponieważ początkowo miał mieć on wolną rękę, a później studio zmieniło zdanie i oczekiwało, że stworzy on coś na wzór adaptacji Villeneuve'a. Renck dołączył do projektu, ponieważ jest fanem Duny Davida Lyncha, która, jak sam określił, jest dziwna, brudna i mroczna i chciał zrobić coś podobnego. W tym samym czasie serial opuściła jedna z aktorek, która miała wcielić się w jedną z głównych bohaterek Tule Harkonnen, czyli Shirley Henderson. W internecie pojawiły się złowieszcze komentarze, jakoby serial będzie skasowany, ponieważ jak widać pojawiło się dużo problemów i turbulencji. Studio było jednak na tyle zdeterminowane, że projekt został kontynuowany, a w listopadzie 2023 roku zmieniło nazwę serialu na Duna Proroctwo. W maju tego roku Max niespodziewanie wrzuciło na swój kanał YouTube pierwszy teaser, a 18 lipca pojawił się drugi, ogłaszający przybliżoną datę premiery na listopad tego roku. Więcej o obu teaserach dowiecie się z filmów, do których linki znajdziecie w opisie, oraz na kartach. Ci, którzy czekali na serial, mogli odetchnąć z ulgą. Jak widać, został ukończony i ma datę premiery. Ostateczny kształt serialowi nadała wspomniana już Alison Schapker, która pracowała przy największych telewizyjnych produkcjach w roli producentek, na przykład przy Lost, a reżyserką większości odcinków Anna Förster, która nie ma dużego dorobku reżyserskiego, ale pracowała od lat 90. przy największych blockbusterach, jak Obcy Przebudzenie, Dzień Niepodległości. Ma również na swoim koncie wyreżyserowany odcinek w innym serialu platformy Max, czyli Westworld. Jeśli chodzi o obsadę, to główne role otrzymały Emily Watson jako Valya Harkonnen oraz Olivia Williams jako jej młodsza siostra Tula Harkonnen. Oprócz nich zobaczymy jeszcze m.in. znanego z Wikingów Travisa Fimmela, Jodie May, Sarah Sophie Bussina, Marka Stronga i wiele innych.
Więcej na temat obsady i przede wszystkim postaci z serialu dowiecie się z osobnych filmów, do których linki umieszczę w opisie tego materiału, jak już powstaną. Za muzykę odpowiada Niemiec Volker Bertelmann, który ma doświadczenie w tworzeniu ścieżek dźwiękowych do różnych filmów i seriali. Serial ma rzekomo składać się z 6 odcinków i wyciekły prawdopodobne nazwy pierwszych 3. Są to kolejno Wolna Ręka, Dwa Wilki oraz Zgromadzenie Żeńskie Ponad Wszystko. Porozmawiajmy teraz trochę o fabule serialu, ponieważ wiele nawet największych portali branżowych powiela niepoprawną informację, jakoby Duna Proroctwo miała być ekranizacją powieści Zgromadzenie Żeńskie z Duny, która jest pierwszą częścią trylogii zatytułowanej Wielkie Szkoły Duny. Prawdopodobnie spowodowane jest to faktem, że początkowo, jak już wspomniałem, serial miał się nazywać Duna – Zgromadzenie Żeńskie. W rzeczywistości serial będzie kontynuacją trylogii, choć nigdzie nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to jednak można z łatwością to wydedukować. Jedna z głównych bohaterek, Valia Harkonnen, jest kobietą w sile wieku, podczas gdy w trylogii miała zaledwie 26 lat. Podobnie jest z panującym imperatorem Javico Corino, który w powieściach miał zaledwie 12 lat i był pierworodnym synem imperatora Roderika. Wprowadzę Was w serial osobnym filmem, który opowie o sytuacji i wydarzeniach, jakie miały miejsce przed Duną Proroctwo, i tradycyjnie zamieszczę do niego link w opisie, gdy już powstanie. Sam opis fabuły, pochodzący z oficjalnej strony serialu, jest dosyć enigmatyczny i brzmi: rozgrywający się 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z Duny, serial podąża za siostrami Valią i Tulą Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarną sektę znaną jako Bene Gesserit. Wiadomo również, że tytułowe proroctwo również odgrywa kluczową rolę w fabule, ponieważ wspominano o nim w pierwszych doniesieniach prasowych na temat serialu. Ma on bowiem poruszać kwestię misjonaria protektiva, ramienia zakonu, który zajmował się zaszczepianiem w prymitywnych ludach przesądów, legend oraz wierzeń, które miały kiełkować i ewoluować nawet przez tysiące lat, by móc zostać wykorzystane przez Bene Gesserit w przyszłości do osiągnięcia własnych celów. Z całą pewnością możemy rzec, że chodzi o konkretną przepowiednię dotyczącą Mahdiego, zbawiciela Fremenów, którym okazał się Paul Atreides. Dotychczas kwestia ta nie była w powieściach mocno rozwinięta. Lady Jessica, matka Paula, szybko odkryła, że Fremeni wierzą, że jej syn jest przepowiedzianym Mesjaszem i że była to sprawa jej zakonu, co postanowiła wykorzystać, by przejąć kontrolę nad ludem pustyni. Możemy się domyślać, że to konkretne proroctwo będzie bardzo ważne w planach matki przełożonej Vali Harkonnen, ponieważ nosi ona złotą klamrę przypominającą połączenie czerwia i DNA, ale to są jedynie moje rozważania. Pozostaje nam czekać na pełny trailer serialu oraz na kolejne doniesienia, przecieki i plotki o Dunie Proroctwo. Osobiście jestem pozytywnie nastawiony, szczególnie że twórcy nie chcą zekranizować istniejących powieści, ale kontynuować historię, której jeszcze nie znamy. To daje większe pole manewru i oddala potencjalną krytykę, jeśli chodzi o zgodność adaptacji z materiałem źródłowym. Mam nadzieję, że serial rozwinie mocniej kwestie polityki i filozofii, których zabrakło w filmowych adaptacjach. Tak jak już wspomniałem, z okazji zbliżającej się premiery będę tworzył materiały dotyczące Duny Proroctwo. Zacznę od wprowadzenia, tłumacząc sytuację i wydarzenia poprzedzające serial, potem opiszę poszczególne postacie, które już wystąpiły w powieściach. Będę też chciał dokładnie przeanalizować teasery, które już zostały opublikowane, oraz trailery, na które jeszcze czekamy. Będę również informował Was o wszelkich wiadomościach i wydarzeniach dotyczących serialu, jak chociażby dokładna data premiery. Dziękuję za obejrzenie i jak zawsze mam do Was gorącą prośbę. Dzielcie się moimi filmami ze swoimi znajomymi, subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podoba, oraz jeśli macie taką możliwość i chcecie bezpośrednio przyczynić się do rozwoju, dołączcie do grona wspierających, a linki znajdziecie w opisie. Przede wszystkim pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.